Dzień dobry, witamy serdecznie podczas naszej zimowej Akademii Innowacyjnego Polonisty. Ja nazywam się Irmina Żarska i będę gospodarzem naszych wszystkich spotkań. Natomiast organizatorem tego wydarzenia jest prywatna szkoła podstawowa imienia Tony Halika w Redzie, którą dzisiaj reprezentuje dla Państwa pani Marta Joanna Maszota, czyli wicedyrektor naszej szkoły, której oddam teraz głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Irmina, nazywam się Marta Joanna Maszota i jest mi bardzo miło, że mogę otworzyć to niezwykłe wydarzenie, jakim jest Zimowa Akademia Innowacyjnego Polonisty. I słuchajcie, po raz pierwszy odbywa się ona w największej auli na świecie, w wirtualnej sali Facebooka. I słuchajcie, to jest cudowne, że możemy spotkać się w tak ogromnej przestrzeni, zasiąść sobie w wygodnych fotelach na kanapach i z uśmiechem na twarzach zamiast maseczek przez najbliższe 5 dni posłuchać 42 wspaniałych edukatorów, którzy zaprosili nas do swoich domów po to, aby podzielić się z nami swoimi najlepszymi, sprawdzonymi i skutecznymi pomysłami edukacyjnymi. A my będziemy mogli te pomysły wdrożyć i wykorzystać już w najbliższych dniach w swojej edukacji, zarówno tej zdalnej, jak i stacjonarnej. Słuchajcie, w imieniu zarządu i dyrekcji prywatnej szkoły podstawowej imienia Tonego Halika w Redzie serdecznie witam wszystkich na tej konferencji, którego pomysłodawczynią i organizatorką jest nasza polonistka, pani Irmina Żarska. Życzę wszystkim cudownych, inspirujących chwil przed ekranami. Bawcie się dobrze, inspirujcie i wdrażajcie nowe pomysły w życie. Dziękujemy bardzo za to słowo wstępne, a przed nami już pierwsze wystąpienie z 29, które się pojawią w ciągu najbliższych kilku dni. Przed nami Anna Konarzewska. Wyjaśnię, dlaczego zaczynamy od takiego tematu nietypowo polonistycznego, ponieważ jesteśmy w czasie Zimowej Akademii Innowacyjnego Polonisty, a mamy temat typowo wychowawczy, nietypowo polonistyczny, ale bardzo się cieszę, że tak to zaplanowaliśmy, że zaczynamy właśnie od godzin wychowawczych, od relacji. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych dzikich harcach, aplikacjach, metodach, planach związanych z edukacją. Jednak być może to, co powiem, jest truizmem, ale jednak wszystko to nie ma sensu, jeśli nie ma relacji między nami a naszymi uczniami i myślę, że nikt nie opowie o tym lepiej niż Ania Konarzewska, która na kierunku studiów podyplomowych innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku prowadzi przedmiot współczesny wychowawca w działaniu, jest autorką książki Być niezwykłym wychowawcą, liderem kreatywnej pedagogiki w Gdańsku, Super Belfrem, a także prowadzącą stronę Być nauczycielem, którą śledzi wiele tysięcy nauczycieli z całego świata. Oddaję Ci, Aniu, głos. Opowiedz nam proszę o sensie godzin wychowawczych w edukacji hybrydowej. Natomiast Państwa, którzy nas oglądają, zachęcam do zostawiania komentarzy pod naszym live'em na Facebooku. Ania na pewno odpowie na wszystkie Państwa pytania. Prosimy Cię, Aniu, bardzo. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że mogę rozpocząć Zimową Akademię Innowacyjnego Polonisty swoim wystąpieniem. I cieszę się, że mogę tutaj być dzisiaj z wszystkimi zainteresowanymi nauczycielami. Wiemy, że mamy czas wolny, ale to, w jaki sposób ten czas wolny spędzamy, również zależy od nas nauczycieli. I to również jest nasz dobrostan. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć właśnie o sensie godzin wychowawczych w edukacji hybrydowej. Uważam, że to jest bardzo ważny temat. Temat, od którego tak właściwie nie możemy odejść, nie możemy pozwolić, żeby schować gdzieś do walizki i zapomnieć o tym podczas edukacji online'owej. Po co nam w ogóle godziny wychowawcze? Godzina wychowawcza jest bardzo istotnym elementem w całym procesie nauczania.
Jest to jedna z ważniejszych, można powiedzieć, godzin lekcyjnych czasu, który spędza uczeń w szkole. Czy to jest szkoła wirtualna, czy to jest szkoła realna, nie ma to znaczenia. Możemy się zastanawiać, po co w ogóle komu te godziny wychowawcze, tak? Natomiast nie to jest moim celem, nie to jest moim zamiarem, tylko udowodnienie wszystkim nauczycielom właśnie, że godziny wychowawcze są bardzo istotne i mam nadzieję, że to uda mi się dzisiaj tym wystąpieniem pokazać, ale również wprowadzić Państwa w taki bank moich szybkich pomysłów, szybkich trików na lekcje wychowawcze, ponieważ no, w scenariusze zajęć wychowawczych, tak jak powiedziała Irmina, można znaleźć na moim blogu, być nauczycielem czy w książce, być niezwykłym wychowawcą, a ja dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu kilka takich szybkich trików, szybkich pomysłów właśnie na to, co ważne w edukacji hybrydowej podczas godzin wychowawczych. 45 minut godziny wychowawczej to dużo i mało. Dużo, jeżeli my, nauczyciele, rzetelnie się za to zabierzemy. Mało, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Godziny wychowawcze są bardzo potrzebne, jeszcze raz podkreślę, nie możemy z nich rezygnować, nie możemy na tych lekcjach prowadzić na przykład zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu. Róbmy to dla ucznia, bo on potrzebuje takiej mądrej relacji z dorosłym, rozmowy o tym, co dzieje się w świecie, co też dotyczy tych uczniów. Tematy godzin wychowawczych zawsze dobieram w planie wychowawczym wspólnie z uczniami. To jest tak, że ja najpierw sobie swoją pulę tematów planuję, potem rozmawiam o tym z uczniami, oni również mi swoje potrzeby wykładają na ławę, ale trzecim elementem, który jest bardzo ważny dla mnie tutaj w planowaniu w ogóle godzin wychowawczych, są rodzice. I ja też pytam się rodziców o to, czego oni oczekują ode mnie jako wychowawcy podczas godzin wychowawczych, co ja mam robić z uczniami. Jeżeli ten trójkąt relacyjny się zachowa, to naprawdę mamy ogromne możliwości jako nauczyciele do tego, żeby te lekcje wychowawcze wyglądały tak, jak tego potrzebuje nauczyciel, uczeń i rodzic. Bardzo ważną kwestią jest elastyczność nauczyciela. Nie może być tak, że my sobie zaplanujemy ten plan godzin wychowawczych i się sztywno tego też trzymamy. Umówmy się, to jest tylko plan, ale plan ruchomy. Edukacja, w której się znaleźliśmy, jest edukacją hybrydową. Raz byliśmy realnie w szkole, raz wirtualnie, potem znowu realnie, potem znowu wirtualnie. Ciekawe, kiedy teraz wrócimy do realu. Natomiast my jako nauczyciele wychowawcy musimy być bardzo czujnymi obserwatorami rzeczywistości i tego, co dzieje się w danym czasie z uczniami, czego oni potrzebują. Czyli jeżeli ja na przykład w planie na marzec będę miała uzależnienia, temat uzależnień, a zobaczę, że w mojej klasie dzieje się coś niedobrego, na przykład ze stanem psychicznym uczniów, no to muszę zareagować. Ja muszę wtedy ten plan skorygować, ja muszę po prostu wejść w zupełnie inne tory, zareagować na to, co się dzieje obecnie. Nie bądźmy sztywni z tymi planami, nie bądźmy sztywni ze scenariuszami. Scenariusz jest tylko przykładem, jest taką pomysłodajnią, można powiedzieć, tych metod i źródeł, prawda, na temat danego problemu. Natomiast my musimy być, nauczyciele, elastyczni w tej kwestii. Jeżeli czujemy na przykład, że nie jesteśmy na tyle kompetentni w danym temacie godziny wychowawczej, coś nas przerasta, nie potrafimy jakoś ubrać w metody danego problemu, a akurat to interesuje uczniów, no to słuchajcie, no skorzystajmy z tej wiedzy, którą mamy dookoła siebie, czyli z wiedzy swoich kolegów, koleżanek z pracy. Przecież wszyscy mamy jakieś podyplomówki, wszyscy mamy jakieś specjalizacje inne niż te przedmiotowe. Mamy psychologa, pedagoga w szkole. Możemy, słuchajcie, nawet poprosić o pomoc rodziców. Wśród nich również znajdują się różni specjaliści. Możemy poprosić, zaangażować w przeprowadzenie lekcji wychowawczej osobę zaufaną trzecią z zewnątrz. Tutaj polecam właśnie projekt ogólnopolski Zaproś mnie na swoją lekcję. Tam można znaleźć naprawdę mnóstwo nauczycieli, którzy na pewno nas wesprą w naszych pomysłach i w oczekiwaniach uczniów.
Co młodzi ludzie doceniają w pracy wychowawcy? Na co zwracają młodzi ludzie uwagę? Co ich interesuje w tym naszym byciu wychowawcą? I o tym mówi właśnie Kornelia, moja uczennica. I proszę zobaczyć, w tej wypowiedzi Kornelii pojawia się takie stwierdzenie, że bardzo ceni to, jakim nauczyciel jest człowiekiem. Jakim wychowawca jest człowiekiem. Czyli proszę zobaczyć, uczniowie interesują się tym, kim my jesteśmy jako ludzie, czym się interesujemy, jacy jesteśmy. Tutaj jakby ta relacja, ta potrzeba bycia z tym drugim dorosłym, mądrym dorosłym, wychodzi, zobaczcie, przed szereg. Jest czymś nadrzędnym w budowaniu też tych relacji z wychowankami. I też Kornelia zwraca uwagę na to, że szkoła jest drugim domem. Czy to jest szkoła wirtualna, czy to jest szkoła realna, oni spędzają z nami, nauczycielami, bardzo dużo godzin. I nie możemy zapominać o tym, że każdy nauczyciel jest wychowawcą. Każdy nauczyciel coś sobą reprezentuje. I proszę mi wierzyć, oni zwracają na to uwagę, na to, w jaki sposób my się zachowujemy, jak traktujemy swój zawód, czy szanujemy też samych siebie. Co młodzi ludzie sądzą w ogóle o godzinach wychowawczych? Czy w ogóle te godziny wychowawcze są im potrzebne? I ja też o to pytałam moich uczniów, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby tak planować proces wychowawczy, tak planować proces edukacyjny, żeby pytać się uczniów o ich zdanie. To jest dla mnie bardzo ważne w tym, co robię w ogóle na co dzień, bo wtedy widać sens naszych działań, widać to, dokąd zmierzamy. I jeżeli to są nasze wspólne cele, no to tym bardziej jest to coś cennego w całym procesie takim poznawczym, edukacyjnym, integracyjnym nauczyciela z wychowankami. Co młodzi ludzie w takim razie sądzą o godzinach wychowawczych? No zobaczcie, co powiedział na przykład mój uczeń Ranko, 15-letni chłopak, który definitywnie w tej swojej wypowiedzi porusza kwestię godzin wychowawczych jako czegoś priorytetowego, czegoś, co jest nadrzędne, czegoś, co jest nad tym, czego uczą się na biologii, na geografii, na języku polskim, na matematyce. Oczywiście oni nie spychają tego na plan dalszy, ale dla nich godzina wychowawcza jest momentem spotkania wychowawcy z uczniami, spotkania uczniów z uczniami, gdzie mogą poznawać siebie, gdzie mogą rozmawiać na tematy swobodnie, na tematy, które ich interesują, na to, co wokół nich się dzieje. Dla nich lekcja wychowawcza, godzina wychowawcza jest naprawdę bardzo istotna. Też z tej wypowiedzi Ranka wychodzi tutaj na jaw to, że on sobie zdaje sprawę z tego, że niektórych nauczycieli może przerastać prowadzenie godzin wychowawczych, że rzeczywiście to nie jest łatwe, że to jest jedno z trudniejszych zadań nauczyciela wychowawcy. Ja się z tym zgadzam. W pełni się z tym zgadzam. To nie jest proste. To nie jest tak, że wystarczy sobie porozmawiać, podebatować na temat jakiegoś filmiku. Oni potrzebują właśnie budowania takiej głębokiej relacji z mądrym dorosłym. Wypowiedź Pawła na temat godzin wychowawczych szczególnie uderzyła w ogóle w system edukacyjny, bo zobaczcie, tutaj Paweł jakby zdaje sobie sprawę z tego, że my jesteśmy w pewnym sensie więźniami jakiegoś systemu edukacyjnego, ale że bardzo dużo zależy od samego nauczyciela. I to jest znowu wypowiedź 15-letniego chłopaka, który mówi o tym, że dzisiejszy świat jest światem szufladek, jest światem widzianym we fragmentach, nie jest światem widzianym w całości, że tak naprawdę spotkanie z mądrym nauczycielem, z mądrym wychowawcą, zobaczcie to, co tutaj na czerwono jest podkreślone w tej wypowiedzi Pawła, jest bardzo uderzające. Jeden wychowawca może mieć silniejszy głos we wspieraniu ucznia niż dziesiątki ludzi, nie przesadzam mówiąc, że może to ocalić czyjeś życie. Ta wypowiedź Pawła powinna się znaleźć na wszystkich forach internetowych, gdzie są nauczyciele, gdzie korzystają z pracy wychowawczej inni wychowawcy. To jest wypowiedź bardzo głęboka,
wypowiedź chłopaka bardzo dojrzałego, widzącego też to, co się dzieje we współczesnym świecie i też widzącego te trudy zderzania z rzeczywistością młodego człowieka, ale widzi przede wszystkim sens w pracy wychowawczej nauczyciela. Wychowawca naprawdę może dużo, bardzo dużo od nas zależy. Co należy zrobić najpierw? Najpierw ja muszę zadać sobie w ogóle kilka pytań odnośnie mojej pracy wychowawczej, do czego ja w ogóle jako wychowawca dążę, jaki jest mój cel, jak chcę go zrealizować, jakie jest moje dlaczego w ogóle, wewnętrzne dlaczego ja to robię, co się może wydarzyć, co może się udać, co może się nie udać, kogo mam obrać za sojusznika tego wszystkiego, co będę robić z młodymi ludźmi, bo nie chciałabym, żebyśmy też jako wychowawcy brali na swoje barki indywidualnie wszystko, żebyśmy po prostu też potrafili szukać pomocy na zewnątrz, żebyśmy potrafili opierać też swoje działania na innych osobach, które mogą nas wspierać w tych działaniach wychowawczych, żebyśmy tylko też nie zrzucali wszystkiego na swoje barki, żebyśmy się też trochę tym dzielili z innymi ludźmi i myślę, że wtedy też te działania będą zupełnie inaczej wyglądały. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest te 10 kompetencji w 2020 roku. I one są nie tylko ważne na każdym przedmiocie, który prowadzimy, ale też szczególnie na godzinie wychowawczej. Jak będziemy patrzeć sobie na te kompetencje i też pod te kompetencje budować czasami jakieś ćwiczenia, zadania dla uczniów, no to myślę, że też rozwiniemy właśnie te najważniejsze, czyli myślenie krytyczne, kreatywność i współpracę, ale też zarządzanie emocjami. Ta inteligencja emocjonalna, ona jest bardzo istotna w procesie poznawczym samego ucznia. On przez emocje też siebie będzie poznawał. Są na takim etapie rozwojowym młodzi ludzie, że emocje też są dla nich jakimś wskaźnikiem poznania siebie. Ale też ważne jest uczenie tej akceptacji emocji, z którymi oni się zderzają. Co zauważyłam podczas edukacji właśnie zdalnej, czego potrzebują nasi uczniowie, w jaki sposób ja przeformatowałam w ogóle swój plan wychowawczy, który napisałam we wrześniu wspólnie z uczniami, z rodzicami. Zauważyłam, że no, muszę po prostu zmienić niektóre tematy i dopasować do tego, w jakiej rzeczywistości się obecnie znaleźliśmy. Czyli dla uczniów ważne jest to, żeby rozmawiać dzisiaj o emocjach, żeby umieć te emocje nazywać, nie za pomocą emotki czy innych znaczków, tylko nazywać słownie, nazywać językowo, opisywać te emocje. Ważny jest też dla nich ten dobrostan, to w jaki sposób oni mają zadbać o siebie. Ważna jest w tym procesie teraz edukacji hybrydowej integracja klasy. Oni muszą poczuć, że są nadal jednością, że są nadal klasą, że ta klasa jest żywa, nie wirtualna, że ona jest żywa, że to są żywi ludzie nadal, że ja jako wychowawca nadal jestem ich wychowawcą, że nadal jestem żywym człowiekiem. To nic, że gadam sobie z tego ekranu, ale jestem z nimi, że mi na nich zależy. Ta integracja klasy w tym procesie edukacji hybrydowej jest bardzo ważnym punktem odniesienia i uważam, że z tego nie można zrezygnować. To, w jaki sposób mamy sobie radzić ze stresem, z izolacją, też poczucie wartości, to jest coś, z czym oni się w tej chwili też zderzają, to jest coś ważnego, ale nie tylko dla nich, dla nas nauczycieli również. Dopiero potem ważne są inne tematy. Ja dzisiaj chciałabym przedstawić takich kilka swoich pomysłów właśnie na takich trików bardzo szybkich, nieskomplikowanych zupełnie, naprawdę bardzo prostych na to, żeby zadbać o ich emocje, zadbać o ich dobrostan, zadbać o integrację klasy, o ich poczucie wartości, że to jest bardzo ważne tutaj naprawdę na tym poziomie tej edukacji hybrydowej. Co można zrobić? Jakie mam pomysły? I co zrealizowałam z klasą do tej pory, czym mogę tutaj się podzielić, co sprawdziłam? To właśnie te emocje. Na moim blogu znajdą Państwo dwie lekcje, które dotyczą tych emocji. To są też lekcje, które poniekąd omawiają emocje od strony najpierw bohaterów komiksowych, serialowych typu Stranger Things czy Hulk. Dla nich to jest przecież ich świat, ich bohaterowie, więc dlaczego nie skorzystać właśnie z takiego punktu wyjścia?
ale też bardzo ciekawym ćwiczeniem jest narysowanie swojej wewnętrznej pogody. Tego, w jaki sposób uczniowie się czują w izolacji, w czasie pandemii, w czasie edukacji zdalnej. Mają po prostu narysować swoją wewnętrzną pogodę. Potem wysyłają to na tym czacie Teamsowym czy na jakimkolwiek innym narzędziu zdalnym pracujecie. Wysyłamy to sobie, te obrazki na czacie i po prostu omawiamy, rozmawiamy, nazywamy te emocje, mówimy, dlaczego tak się czujemy, co jest źródłem tej emocji, jak sobie można radzić z taką emocją. To jest naprawdę niesamowicie ważne i to jest też wsparcie dla nich, bo oni od razu się odzywają i mówią, ja mam to samo odczucie, ja mam takie same wrażenie. Więc no tutaj też od razu włącza się ten proces nie tylko terapeutyczny, ale też taki integracyjny klasy, tak? I to jest coś, co nas łączy, tak? Co jeszcze polecam? Polecam filmy krótkometrażowe na godzinie wychowawczej jako punkt wyjścia do jakiejś rozmowy na temat emocji, na temat poczucia wartości, na temat stresu, złości na przykład, tak? Można to zrobić, film możemy włączyć na początku lekcji, przepraszam, albo w środku, albo też jako puentę na sam koniec. Zupełnie to wszystko zależy od nas, jak sobie poukładamy właśnie też dyskusję z młodzieżą na ten temat, ale co polecam, szczególnie jeżeli chodzi o takie budowanie właśnie też tożsamości klasy, tożsamości młodego człowieka i poczucia wartości, to polecam wykorzystanie filmu Cyrk Motyli. To jest niesamowity film, polecam, naprawdę jest genialny do tego, żeby porozmawiać właśnie o tym poczuciu wartości, żeby porozmawiać o takich swoich mocnych i słabych stronach, bo zobaczcie, my wszyscy, nawet dorośli, mamy problem z tym, żeby znaleźć w sobie mocne strony, że tak jakoś dziwnie nam z tym, że my w czymś jesteśmy dobrzy, tak, że trudno nam to wyszukać. Z młodymi ludźmi jest podobnie, można powiedzieć. I oni też mają problem z tym, żeby wyszukać u siebie te mocne strony, żeby na czymś bazować. Łatwo jest wskazać u siebie błędy, jakieś wady, a trudniej pokazać to, w czym jestem dobry. Ta analiza SWOT właśnie pomaga przeanalizować nasze cechy charakteru, nasze umiejętności, nasze ograniczenia, nasze zalety. Pomaga zobaczyć uczniowi, jakim jest człowiekiem i tak naprawdę dzielenie się tym, że każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. Ja tę ankietę robię również z nimi na lekcji i dzielę się tym z nimi, omawiam. I oni potem również ze mną włączają się do dyskusji, rozmawiają na ten temat właśnie tych mocnych i słabych stron, ale jeżeli zdarzy się coś takiego, że poczujecie, że mogą mieć problem ze znalezieniem rzeczywiście tych mocnych stron, to polecam zrobić takie ćwiczenie przed obejrzeniem filmu Cyrk Motyli. Ćwiczenie bądź odkrywcą. Ja to sobie tak nazwałam po prostu. Czyli oni znajdują mocne strony swoich kolegów i koleżanek, wypisują we wspólnym dokumencie przy imieniu każdego ucznia to, za co go cenią, za co są mu wdzięczni. I zobaczcie, nawet jeżeli uczeń nie będzie mógł znaleźć w tej karcie analizy SWOT, która jest dostępna też na moim blogu, można sobie ściągnąć w PDF-ie, jest też w mojej książce, to możemy zrobić takie ćwiczenie właśnie przed tą analizą SWOT. I oni, zobaczcie, raz, że to ćwiczenie ich zintegruje, dwa, będzie dla nich takim odkryciem, że przeważnie jest tak, że oni mówią, ale ja nawet nie wiedziałem, że ja mam taką cechę. Ja nawet nie wiedziałem, że ja jestem w tym dobry. I tutaj zacznie się w ogóle analizowanie tego, kim oni w ogóle są. Ile dla siebie mogą wspólnie znaczyć i to, w jaki sposób mogą się wspólnie też rozwijać za pomocą właśnie takiego wzajemnego wsparcia, bo to jest też integracja klasy. Poza tym bajki filozoficzne. Ja uwielbiam bajki filozoficzne, naprawdę można z nich korzystać i zrobić wprowadzenie do dyskusji na dany temat. Tutaj na przykład taka bajka, typowa, przykładowa bajka, właśnie filozoficzna na temat integracji grupy, solidarności w grupie, współpracy w grupie. I na przykład ta bajka może stać się właśnie takim punktem wyjścia do tego, kim jesteśmy jako klasa.
tak? Co nas łączy? Gdzie są nasze wspólne cechy, które nas łączą, tak? To wyszukiwanie tej właśnie takiego pola integracji młodych ludzi, to jest bardzo istotne i można tutaj na przykład przeprowadzić takie ćwiczenie MOST, narzędzie krytycznego myślenia, i mają na przykład wypisać 3 słowa do tego, co to znaczy być grupą, 2 pytania, co to znaczy być grupą i 1 porównanie, jak rozumieją w ogóle grupę. I tutaj też można to zrobić w jakimś wspólnym dokumencie, gdzie oni po prostu będą obserwować te swoje działania, w takim interaktywnym dokumencie, gdzie mogą właśnie od razu jakby dyskutować na dany temat, który się zaraz tutaj pojawi w tym wspólnym naszym dokumencie, na którym pracujemy. Ja korzystam z narzędzi Google, formularze, prezentacje i dokumenty tekstowe, więc naprawdę to są świetne narzędzia do tego, żeby też z tego skorzystać podczas edukacji zdalnej. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest to odwoływanie się do wartości ważnych dla naszych uczniów. I to możemy zrobić tak naprawdę w formie dyskusji. Oni mogą nagrać na przykład jakieś krótkie wypowiedzi, filmy na temat tego, co jest dla nich wartością, co wpłynęło na to, kim ja jestem dzisiaj, jaką osobę podziwiam i dlaczego, albo z jakim bohaterem literackim, filmowym się utożsamiam. Wydarzenie, które wpłynęło na mnie, które czegoś mnie nauczyło. To są naprawdę bardzo ciekawe rozmowy, dyskusje i proszę zobaczyć, że tutaj nie ma żadnych wybitnych fajerwerków. Tutaj naprawdę to są proste rzeczy, które tak naprawdę pokazują nam, że jesteśmy nadal klasą, że jest nas coś łączy. Mówimy o tych swoich wartościach, o poczuciu wartości, o integracji. To są naprawdę bardzo, bardzo istotne rzeczy. Uważam, że to jest priorytet w tej chwili. Mogą opowiedzieć o sobie za pomocą koloru, symbolu i obrazu. Czy jaki kolor ich symbolizuje, przepraszam. Jaki symbol, mogą narysować jakiś symbol, który ich odzwierciedla, który pokazuje to, co oni myślą o sobie. I mają wybrać jakiś obraz, coś ze sztuki. Może to być sztuka nowożytna, może to być sztuka starożytna, cokolwiek chcą, czy może to być też współczesna, jakaś awangardowa. Co chcą, co ich odzwierciedla, co pokazuje, kim oni są. I tutaj też oni sobie opowiadają właśnie za pomocą właśnie takich kolorów, symboli i obrazów na temat samego siebie. To też należy do takich ważnych tematów umiejętności mówienia o samym sobie. I to jest naprawdę bardzo ciekawe ćwiczenie. Polecam. Można porozmawiać też o swoich pasjach, o tym, co lubimy robić, o tym, jakiej muzyki słuchamy, jakie seriale niedawno oglądaliśmy. Dzielimy się tutaj tym, co pomaga nam wprowadzać ten stan dobrostanu podczas nauki zdalnej. W jaki sposób sobie radzą właśnie z tym wolnym czasem w czasie pandemii, w jaki sposób spędzają czas poza wirtualnymi lekcjami. To jest też takie dzielenie się tym, co ich dotyczy, w jakiś sposób też łączy, bo mówimy, że pandemia nas rozłączyła, ale my musimy mówić o tym, co nas łączy. Bardzo ciekawe, już widzę, że mi się czas kończy, więc jeszcze kilka, myślę, że Irmina da mi jeszcze 5 minut. Ciekawym zadaniem jest zabawa prawda-fałsz. To jest zabawa, którą zainicjowała Marta Florkiewicz-Borkowska. I ona właśnie nagrywała takie filmiki dla swoich uczniów, gdzie mówiła 3 informacje o sobie. Jedna z nich była fałszywa i uczniowie mieli znaleźć, która z tych informacji była fałszywa. I uczniowie za moim filmikiem nagrywali swoje filmiki i wrzucaliśmy je po prostu na swoją grupę klasową i odgadywaliśmy po prostu, co jest tą informacją fałszywą. Niesamowita zabawa. Naprawdę radość na buziach uczniów. Taka integracja, wspólnota i też takie odstresowanie się, bo myśmy się nieźle uśmiali przy tych informacjach, które były ukryte, były fałszywe. To też była naprawdę niesamowita zabawa dla uczniów. Możemy tworzyć wspólne opowiadania. Ja wykorzystuję na przykład, tak jak w szkole wykorzystywałam karty Dixit, tak tutaj wykorzystuję w takim nauczaniu hybrydowym korki z soków Tymbark. Ja mam w domu cały worek i na przykład każdy uczeń dostaje po jednym korku, mówię, jakie hasło otrzymuje
i po prostu po kolei z tym tekstem, który wylosowali, dopowiadają kolejną część opowiadania stworzonego w trakcie lekcji przez wszystkich. Więc tutaj wychodzą też ciekawe historie, można się z uczniami pobawić, pośmiać, dbajmy właśnie o swój dobrostan. Można zrobić coś takiego, że wyprowadzimy w ogóle lekcję wychowawczą, początek lekcji wychowawczej do parku, a spotkamy się później w wirtualu i po prostu porozmawiamy o tym, co w tym parku się zadziało. Po co idą do parku? Ja mówię, żeby po prostu dzień przed lekcją wychowawczą wyszli po prostu sobie w miejsce, gdzie lubią spędzać czas, na zewnątrz, na świeżym powietrzu, mają się przespacerować, pooglądać, poobserwować rzeczywistość wokół siebie i znaleźć w tej rzeczywistości wycinek, który odzwierciedla ich. Łączy się z ich cechami, charakteru, osobowości, z ich temperamentem, z tym, jakimi ludźmi są. I oni mają znaleźć taki wycinek rzeczywistości w tym parku. Potem przychodzą na lekcję właśnie wirtualną wychowawczą, pokazują te obrazki i klasa zaczyna rozmawiać, co tam odnajduje w tym obrazku z tej osoby. I potem ta osoba się włącza do tej dyskusji i rozmawiamy po prostu o tym, co tutaj, jak odczytać te znaki, co oznaczają na przykład ta biedronka, te stokrotki, ten cień, prawda? To jest też, zobaczcie, to działa też na wyobraźnię, działa na odstresowanie tych młodych ludzi, integruje, ale też oni poznają się przede wszystkim. Też inne zadanie z wyjściem w teren można zrobić tak, że oni mają po prostu sfotografować jeden konkretny temat w tym terenie, czyli na przykład losują ten temat i mają zadanie do wykonania w grupach. Tak, wiadomo, że chodzą pewnie indywidualnie, a może i też spotykają się tam niektórzy uczniowie po zajęciach wirtualnych mimo wszystko, więc można to zrobić właśnie też w grupach, że wychodzą do parku i na przykład temat szczęście i mają sfotografować ten element rzeczywistości, który kojarzy im się ze szczęściem. I tak każda grupa ma na przykład inny temat. Tutaj wypisałam tematy, kolor czerwony, na przykład koło czy ruch i też taka zabawa na odstresowanie i na wyjście w teren. No i improwizacja, ubaw popachy, już zbieram się do końca swojego wystąpienia, to też można zrobić w grupach, wirtualnie, wiemy, że Teamsy mają teraz już możliwość tworzenia pokoi, jak nie było pokoi, to mogliśmy tworzyć podzespoły, więc tutaj też mnóstwo możliwości na taką integrację i współpracę z uczniami, na kreatywność, budowanie tej kreatywności. Tematy, które tutaj wypisałam, to są takie przykładowe tematy, które oni mają opracować w grupach właśnie i mają tym przemówieniem pięciominutowym zszokować swoich odbiorców. No i potem możemy głosować na to przemówienie, które na przykład było najbardziej zabawne, tak? Tutaj rzeczywiście no, te tematy muszą być jak najbardziej abstrakcyjne, żeby ułatwić im właśnie też tę zabawę, twórczość, kreatywność i też współpracę, żeby też w jakiś sposób rozbawić towarzystwo w klasie. Inne jeszcze zadanie na pracę w grupie to właśnie, że wymyślamy sobie przedmiot promocji przedmiotu, który nie istnieje, albo nadajemy jakiemuś istniejącemu przedmiotowi w rzeczywistości nową funkcję i oni zajmują się właśnie reklamą tego przedmiotu. I tutaj też naprawdę można to zrobić w grupach, w Teamsach, bez problemu to zadanie można przeprowadzić i myślę, że też będzie to dla nich niezła zabawa, a dla Państwa również, jak będziecie obserwować ich kreatywność i sposób w ogóle reklamy danego przedmiotu. I więcej pomysłów znajdą Państwo właśnie na moim blogu Być Nauczycielem. Ja odsyłam tam, bo tam są szczegółowo rozpisane wszystkie lekcje wychowawcze. Można sobie zerknąć, można skorzystać z wybranych przez siebie metod, źródeł. I jeżeli ktoś będzie chciał wrócić do tej prezentacji tutaj, no to przecież Irmina to nagrywa, więc będzie można do nagrania w każdej chwili wrócić. Jeżeli jakiś slajd przerzuciłam za szybko, to przepraszam, ale będzie można do tego spokojnie wrócić. Myślę, że Irmina będzie miała udostępnione u siebie na profilu te nagrania cały czas. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj.
Bardzo Ci dziękujemy, Aniu, za wszystkie pomysły i za wszystkie inspiracje. Bardzo dziękuję również Państwu, że poświęcają Państwo swoje ferie na to, żeby być tutaj z nami, uczyć się od naszych wspaniałych prelegentów. Dodam jeszcze kilka informacji organizacyjnych. Widziałam, że w komentarzach jest wielki atak różnych linków. Bardzo prosimy, żeby w nie nie wchodzić. Ja staram się na bieżąco blokować osoby dodające te linki i usuwać te komentarze, jednak nie nadążam, ponieważ można nazwać to jakimś zmasowanym atakiem, więc bardzo prosimy, żeby w to nie wchodzić. Wszystkie prelekcje mogą Państwo zobaczyć na żywo, tylko na Facebooku, na stronie Irmina Żarska, Rysunkowy Język Polski. Bardzo prosimy o korzystanie z tego. Mogą Państwo korzystać z naszych wystąpień wybiórczo, wybrać sobie niektóre prelekcje, które Państwa interesują. Już za chwileczkę w opisie tego filmiku będzie do pobrania zaświadczenie z tego spotkania. Natomiast jeśli ktoś będzie uczestniczył we wszystkich naszych prelekcjach, do czego serdecznie zachęcam, na samym końcu pojawi się zbiorcze zaświadczenie za wszystkie 29 prelekcji. Zachęcam też Państwa do napisania w komentarzu, skąd Państwo do nas przybyli, gdzie jest ta kanapa, na której Państwo się obecnie znajdują i nas słuchają. Myślę, że to też dla nas będzie bardzo ciekawa informacja, jakie osoby zgromadziliśmy, skąd i czego Państwo uczą, czy mamy tutaj tylko polonistów. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, Aniu, za to piękne rozpoczęcie naszej konferencji w wersji zimowej. Natomiast Państwa zapraszam już za chwileczkę na wystąpienie Justyny i Magdy Zaryczańskich na temat wykorzystania Geniali w edukacji. Do zobaczenia, Aniu. Do zobaczenia.